Fani boksu na brak atrakcji nie mogli ostatnio narzekać. 21 czerwca w hali Kętrzyńskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji młodzieżowa kadra Polski zmierzyła się z pięściarzami łotewskimi. Walki zakończyły się ostatecznym zwycięstwem polskiej drużyny 18-4. Zwycięzcy otrzymali puchar burmistrza miasta Kętrzyn. Mecz międzynarodowy, bokserski, Polska-Łotwa. To skutek dobrej pracy trenerskiej i tego naszego grupu, klubu Niedźwiedź Kętrzyn i przede wszystkim Emina Husseinowa, który jest jednak trenerem o pewnej renomie, poziomie już nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Trenuje w tym boksie amatorskim, jest jednym w składzie, jak ja rozumiem, koordynatorów nowo budujących się reprezentacji juniorskich i seniorskich polskiego boksu. No cóż, może będzie kiedyś taka możliwość, że wrócimy do takiej pięknej tradycji naszych sukcesów bokserskich, jeśli chodzi o boks amatorski. W gronie polskich kadrowiczów byli również zawodnicy kętrzyńskiego LKS Niedźwiedź. Raz, że promują miasto, walczyli przed własną publicznością. No i plus taki, że kształtują i budują psychikę, tak? Bo walcząc u siebie jest podwójna trema, jednak jest stres i muszą pokonać ten stres, żeby jak najlepiej wypaść. No niestety ten stres gdzieś tam cały czas przeszkadza. Gościem specjalnym gali był brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie Wojciech Bartnik. Ogromnie się cieszę, że zaproszony na podbiegłą imprezę z Ogoniczyna. Dalekiego dla mnie do prawie 550 km, ale przeżyłem po to, żeby patrzeć na te młode talenty, na tych młodych pięściarzy polskich, odeckich, niemieckich, rosyjskich. I liczę oczywiście na to, że niedługo ci nasi polscy pięściarze zdobędą medale olimpijskie dla naszego kraju. Mają takich wspaniałych trenerów, jak Marcin, jak Emil. I inni, państwo, Kłakowiec, wspaniały też mistrz Polski, wielokrotnie, na którym ja się sterowałem, na niego medal prosty. A było to pani w roku dokładnie 85, albo 6, kiedy zaczynałem boksować, a pan Stanisław już pamięta, że Wrocławiu na przykład Polski szykował się na mojego trenera Zygmunta Korzyckiego, niezawodnego reprezentacyjnego. Także, a bardzo mi się cieszę, że macie, drodzy Państwo, takiego wspaniałego burmistrza, który kocha sport, który kocha sport i robi wszystko. Naprawdę, żeby ta impreza była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza. Jeszcze raz chwała dziękuję wszystkim, ale przede wszystkim Eminowi i Sejmowi za to, że propaguje, że tak wspaniale kształci tych swoich pięściarzy. Jeszcze raz trzymam kciuki i zawsze będę z wami. Dziękuję jeszcze wszystkim medalom, również panu na olimpiadę. A dla olimpijskich jest coś innego. Zapisujemy się dużymi literami w historii.